Dobra, także cześć, witajcie. Witam Was w kolejnym odcinku z naprawy sprężarki. Jak widzicie, przyszły do mnie nowe części. Pasek klinowy musiałem dzisiaj dokupić, bo tylko jeden mamy, a jeden będzie do tamtej 30 i drugi kupiłem do tej. Jest to pasek 1120. Myślę, że będzie dobre. I tutaj mamy paczuszkę od Mizara. Zobaczmy, co my tutaj mamy. Nie wiem jak wy, ale ja lubię takie właśnie paczki. To się wyrzuci, będzie do spalenia. I tak, w pierwszej kolejności mamy uszczelka pewnie jakaś. A nie, pierścienie, komplet pierścieni sprężarki. Waryński. O, to Waryński dla Ursusa robi, nawet nie widziałem. Fajnie. Zaraz je rozpakujemy. Tutaj mamy korek. Korek, nawet odpowietrznik to się nazywa, oleju. Nowy filtr, nowa głowica. A coś inaczej wygląda chyba, ale inna jest, ale ona chyba taka ma być inna, bo teraz te nowe właśnie takie produkują inne. Także oj, oj, oj. No, troszkę inna jest, ale będzie taka sama. A tu mamy tłok sprężarki. O, mamy nowy tłoczek aluminiowy. Tutaj już wyciągnąłem sworzeń i cegery. I tutaj co? Są uszczelki, karteczka. Fakturka, to nie będę wam pokazywał. No i dobra, to wszystko by było. Jeszcze miałem wam pierścienie pokazać. O, w jakiej kopercie? A, tu są po... Aha. Żeby się nie pomyliły, tu są, tak? Tak. Tu są... Co to, trzy tylko? Raz. A dobra, tu są dwa, tu trzeci, dobra. Dobra, czyli dobrze jest wszystko, bo tutaj ten stary tłok ma tylko trzy rowki, a ten ma już cztery, także wszystko jest dobrze, wszystko dobrze zamówiłem. Także tu mamy naszą pompę. Jak wiecie, w tamtym odcinku ją rozebrałem, nie nagrywałem wam już czyszczenia, ale tutaj wszystko ładnie od środka przemyłem, wylałem olej, także jest wszystko czyste. Dobra, może bez rękawiczek, bo to jest sterylna robota. Spróbujemy założyć ten sworzeń bez wrzucania go do zamrażarki. Może trzeba troszkę go zdeformować, albo oddamy tłok na piec, on może troszkę się powiększy. Dobra, mamy rozgrzany. Patrzymy, czy teraz wejdzie. Oj. Ojej. O, wchodzi, dobra. Szybko, żeby się nie ostudził. Dobra. Weszło. Elegancko, delikatnie. Trzeba się go wsunąć. Dobra, musiałem inne wziąć, może ty mi pójdzie lepiej. O, oczywiście, że lepiej. Od razu poszło. Teraz tylko wepchnąć, żeby trafiły w rowek. Oj, za dużo. Dobra, teraz jest. Weszło ładnie. Drugi. O, dobra. I pięknie. Dobra, weszło.
i już nam się tłok ładnie trzyma w swoim miejscu, tak jak ma być, wszystko pasuje jak na razie. Teraz możemy zakładać w sumie pierścienie. Tutaj mamy i ostatni zakładamy i będziemy mieć już wszystkie. Teraz trzeba je poobracać, żeby one były albo co 180 stopni. Najlepiej co 180 poobracać, żeby nie były w jednej linii rowki, także trzeba o tym pamiętać. Dobra, możemy już sobie głowicę wyczyścić, żeby wszystko dobrze nam współgrało, ale najpierw, żeby nie zapomnieć, uszczelaczka musi pójść. Najpierw musi pójść uszczelka. A jednak się myliłem, moi drodzy. Musimy to jeszcze podnieść i obrócić, bo jednak jest odwrotnie. Byłem na szybkości zobaczyć w tamtej 30, jest odwrotnie, także dobrze, że zajrzałem, bo by był problem pewnie. A teraz jest dobrze, wszystko. Dobra, możemy skręcać. Dobra, włączam się z powrotem. Już właśnie zakręcam drugą śrubę od głowicy. I daję tak, troszkę smaru na czubek, żeby się fajnie wkręciło. Podkładki. I wkręcamy. I znowu troszkę oleju. Podkładki. I wkręcamy. Już nie mogę się doczekać, jak założymy sprężarkę, założymy pasek i wszystko będzie działać, miejmy nadzieję, już normalnie. Nie mogę się doczekać. Oby wszystko działało. Miejmy nadzieję, że wszystko pójdzie z planem, bo trochę pieniędzy poszło na te części. Nie chciałbym, żeby poszły w błoto, nie? Dobra, poszło. Więcej nie ma co. Dobra, dość. Teraz ta. O, aż w barku szczeliło. Tak ma być. Dobra, super. No i co? Chyba wszystko mamy podokręcane. Wszystko podokręcane mamy. Wszystko pozakładane, tu przykręcone. Chyba możemy już na swoje miejsce odkładać sprężarkę. Ale za pamięci jeszcze dolejemy olej. No, jest. Jest dobrze. No to co, chyba przyszła wykupomna chwila. Można stawiać sprężarkę na podstawę. O, jest. Dobra. Mamy to. O kurczę, tutaj widzę, że... Czyli tutaj nie... Przejściówki nie kupiłem. To słabo. A zobaczmy, czy w tej będzie, w starej. O, to ze starej się odkręci. Dobra, wszystko mamy. Ze starej można odkręcić na klucz 27 chyba. O kurde, całym stołem ruszamy, ani nie chcę iść. Dobra, zaprzyj nóżką. O, poszło. Teraz idzie. Nawet w palcach. O kurde. Dobra, mamy to, coś krzywo, nic nie krzywo, dobrze jest. Dobra, jak widzicie, wszystko już mamy
złożone. Sprężarka na swoim miejscu, przewód od sprężarki także. Pasek założony oraz tłumik założony. Otwarłem już sobie drzwi, żeby się tutaj nie zadusić. I co, palimy, kurczę, taki strasik delikatny jest, powiem wam. Czy to będzie działać, czy nie będzie. No ale cóż, robimy to szybko, bo jeszcze 10% zostało mi baterii, więc odpalimy i się pożegnam z wami. No i cóż, palimy, zobaczymy co to pokaże. Uwaga. O kurde, gdzie to jest? Tu jest, palimy. No i co? Chodzi, moi drodzy. Powiem wam, że fajnie, cieszę się niezmiernie, tylko tutaj delikatnie tylko idzie powietrze. Tak bardzo delikatnie, bo tutaj ucieka gdzieś. Tak jak mówiłem, tutaj trzeba podokręcać i mam nadzieję, że wszystko będzie działać. No i co? Więcej wam powiem. Będę się z wami chyba żegnał. Wszystko działa, jak widzicie. Nie wiem, czy wam będę nagrywał kolejne części. Bo tam, jak mówiłem, ten zawór hamulcowy muszę jeszcze wymienić, co idzie już bezpośrednio na przyczepę. Także, no nie wiem, zastanowię się. Na razie mieliście film ze sprężarki, także tutaj jeszcze ten korek oczywiście wymienię, bo jeszcze jest niewymieniony, wymienię na nowy. Pokazywałem wam, że przyszedł, to wam tego wymienię. Także cóż, dzięki za oglądanie, dzięki, że byliście, do zobaczenia i na razie, cześć.